Proszę mi dać odpowiedź. Tak. Podwyżki cen gazu 10-krotne przez Gazprom i Rosję. Czy my jesteśmy temu winni? Nie. Panie premierze, czy mogę odpowiedzieć tylko? Jestem, a ja tylko coś panu powiem. Jeśli pan dalej będzie brnął w ten kanał, to ja panu coś powiem. Ja pana szanuję i zaraz coś panu powiem. Ale dobrze, proszę pozwolić mi skończyć. Od kilku lat wszyscy wiemy, co Rosja zrobi. 10-krotnie Rosja podniosła w ciągu ostatnich paru tygodni, paru miesięcy. Podwyżki cen ETS-u na skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej 4-krotnie w ciągu ostatnich... A co Polska z tym robi? Ja powiem. Uwaga, 10-krotnie w ciągu ostatnich 4 lat. Panie premierze, mogę odpowiedzieć? Roku. Tusk w 2014 roku. Panie premierze, próbuję tylko panu odpowiedzieć, a pan będzie rozmawiał dalej. Będzie nam mówił dalej, co pan sądzi. To, co pan powiedział o podwyżkach gazu, to się pytam, gdzie pan był, jak w zeszłym roku energetyka, która podlega panu, górnictwo, które podlega panu, energetyka nie odebrała milionów ton węgla z polskich, ale nie, ja skończę, z polskich kopalń, a brała węgiel rosyjski. Wtedy ostrzegaliśmy, że Rosjanie dotowanym węglem będą niszczyć naszą energetykę. Nie zrobiliście nic, ale ja skończę. Pana prezesi z energetyki brali rosyjski węgiel, który niejednokrotnie był droższy od naszego. Nasze kopalnie zeszły z wydobyciem. Mówiliśmy, że Rosjanie wycofają węgiel i podrożeje gaz. Ale to niech nam pan powie, gdzie pan wtedy był. Ja teraz powiem. Pozwoliliście na to, żeby energetyka brała rosyjski węgiel. Rosjanie wycofali węgiel i dźwignęli ceny gazu. Przede wszystkim gaz. Proszę odpowiedzieć, gdzie był rząd polski, jak niszczyliście polskie górnictwo, biorąc węgiel rosyjski? Ale zadałem pytanie, czy może mi pan odpowiedzieć? Jest pan, zarządza pan i polskim górnictwem, i polską energetyką. Jedna i druga spółka jest Skarbu Państwa. Gdzie pan był, jak niszczono polskie górnictwo na życzenie Putina? Jego węgiel żeście spalali, a teraz, jak nie ma węgla, to jesteście zdziwieni. Baltic Pipe, czyli rury z Norwegii, która pozwala... Panie premierze, zadajemy pytanie. Nie chcę słyszeć państwa, ale zadajemy pytanie. Ja mam pytanie. Ale to zapytał pan o gaz, gdzie był rząd polski? Zapytał pan o gaz i o węgiel. Odpowiadam najpierw na gaz. To proszę mi odpowiedzieć, gdzie był rząd polski, jak kilka milionów ton węgla... Szanowny panie. Panie premierze, czy pan rozumie, jak wygląda polskie górnictwo? Żebyście posłuchali. Pan wie, ile trzeba inwestycji, żeby wydobyć węgiel? Jako pierwszy rząd budujemy i zbudujemy do końca przyszłego roku rurę gazową, która... Panie premierze, pan może budować 10 rur. Nie możemy się doczekać rury gazowej. Terminal w Świnoujściu do 8 miliardów metrów sześciennych. Drogi panie premierze, my się chyba nie rozumiemy, w dwóch różnych językach rozmawiamy. Pana nakręcili, czy ja nie wiem? Czy mógłby pan odpowiedzieć, gdzie był rząd polski, jak żeście wykończyli polskie górnictwo? Że dzisiaj staramy się zrestrukturyzować żeby jednocześnie nie musieć jednocześnie... Panie premierze, doprowadziliście do tego, że płacimy teraz ogromną cenę za waszą politykę. Na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz, szanowni państwo. Cieszę się, panie premierze. W województwie śląskim jest drugi co do poziomu bezrobocia poziom w Polsce, czyli To nie jest wasza zasługa. Na górnym Śląsku jest bezrobocie według Eurostatu 2,5%. Nigdy w trzeciej Rzeczpospolitej. Panie premierze, czy odpowie nam pan, gdzie był rząd polski, jak niszczono polskie górnictwo i polską energetykę? Starać dogadać z kierownictwem PGG i kierownictwem PGG. Poseł ze Śląska!